Cześć, nazywam się Filip Garmulewicz, ze mną jest Justyna Fabisiak i Ania Kraszewska. Razem gramy w Pajęczynie, a teraz zagramy w grę pod tytułem Reakcja łańcuchowa. Polega ona na tym, że będziemy losować z tej miseczki karteczkę z jakimś słowem. Zaczynamy historię, opowiadać historię i dane słowo z karteczki musi się znaleźć po prostu w naszym zdaniu. I jakaś ta historia po prostu będzie... Jakaś. Zobaczymy właśnie jaka. Zaczynaj. Mhm. Reakcja łańcuchowa. Pewnego dnia chłopiec nie wiedział, że dziwne wydarzenie na przystanku autobusowym rozpocznie reakcję łańcuchową. Sieć. Chłopiec ten czekał sobie po prostu na autobus, gdy nagle zauważył obok siebie siedzącego rybaka, zaplątanego całego w sieć. Kobieta. I zaczął łowić niewidzialną rybę, ale zamiast ryby złowił kobietę. Widzialną? Niewidzialną, dobra. Śledztwo! Chłopiec stwierdził, że czas rozpocząć śledztwo w tej sprawie, dlatego podszedł do rybaka i zaczął go przesłuchiwać, zapisując wszystkie rzeczy do notesu. Pajęczyna. Rybak powiedział mu tak. Słuchaj, ja zawsze na przystankach łowię kobiety. Chłopiec się zdziwił, o co może chodzić. On powiedział, że jestem wielkim pająkiem tej okolicy i że po prostu łowił swoją pajęczynę kobiety. Odtąd ludzi łowić będziesz. Intryga! I tak właśnie zawiązuje się intryga, ponieważ te kobiety wpadają w jego sieć, a potem do jego domu. Okej. Fizyka! Nikt nie przypuszczał, że w tym domu wszystkie z nich uczą się fizyki, ponieważ wspólnie zdają maturę rozszerzoną z fizyki. Skażenie. Tak. I chłopiec się bardzo zdziwił, że dlaczego zaciąga te kobiety, żeby uczyć się do matury, tak? Z fizyki. Rozszerzonej. On powiedział, że ma w tym jakiś swój większy, głębszy plan. Generalnie chodzi o skażenie. Że ten fizyk powiedział, że rybak. Nie, ten rybak. No. To Tomek. Chodziło o wielkie skażenie. Jezus Maria, nie wiem. Wtedy temu chłopcu przypomniało się, jak wtedy w gimnazjum próbował sobie przypomnieć dokładne wiązanie chemiczno-fizyczne. Nie mógł sobie przypomnieć, ale nie wiadomo dlaczego. Pomyślał sobie, że chciałby mieć dużo potomków, którzy byliby wspaniałymi fizykami. Okej. Czas! Chłopiec wiedział, że nie ma wiele czasu sam do swojej matury z fizyki, a ponieważ sam chciałby mieć kiedyś wielu potomków, również z sławnych fizyków, doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem, żeby tę reakcję łańcuchową rozpoczętą na tym przystanku pociągnąć do końca, będzie również podążenie za fizykiem i rybakiem, który był rybakiem i jego kobietami do tego domu. Tak jest. Czyli skończyliśmy na rybaku, kobietach. Chłopiec idzie do fizyka rybaka. Do jego domu. Broń. Mhm. Chłopiec idzie do rybaka, zaczyna pytać się i martwić się o klasówkę z chemii i prosi go o i fizyki i matematyki. I mówi, że mu się wszystko pomyliło i że musi jakoś z tym wszystkim skończyć, po czym nagle wyjmuje pukawkę. Okay. Masa krytyczna. Okazało się, że wszystkie kobiety wcale nie są przygotowywane do matury z fizyki, tylko są zbierane w wielką masę, która tam masę krytyczną. Ten chłopiec jakby te kobiety zostały przedawkowane tym chłopcem. Słucham. I masa krytyczna pękła. Powstała wielka czarna dziura, której nikt się nie spodziewał, o której nikt z wszystkich żyjących fizyków nie miał pojęcia. I tak właśnie powstały czarne dziury. Dziękujemy. Runda numer dwa. A, jest. PRL. Za czasów PRL-u doszło do bardzo ciekawej i dziwnej sytuacji, w której ludzie stojący w kolejce zamienili się ze sprzedawcami. Przez to sprzedawcy, których było znacznie mniej, musieli się dobijać do nich. Ale po co? Ja nie wiem, ale Ania na pewno nam powie. Rdzeń, dlatego, że podstawowym rdzeniem, żeby przeżyć czasy PRL-u, był papier i wódka.
Więc wszyscy po prostu musieli się jakoś zjednoczyć. Zjednoczyć się wszyscy, żeby być jednym rdzeniem. Jednym rdzeniem, dobrze. Jeden organizm. Naukowiec. Cała sytuacja została zaobserwowana przez pewnego naukowca, który był socjologiem, który właśnie był zainspirowany sytuacją, która wydarzyła się w tamtym miejscu i doszedł do wniosku, że bardzo ciekawie byłoby sytuację zamienienia ról przedstawić w postaci pewnego eksperymentu. Eksperyment. Świadkowy. Do eksperymentu potrzebował dużo świadków. Wziął po prostu ludzi z tego sklepu i zamknął ich w jednym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, w którym było dużo wódki i dużo papieru toaletowego. No. Co to za atom? Atom. Atom. No i tak, że wszyscy zaczęli pić i obkładać się papierem toaletowym i wszyscy stali się jak jeden wielki atom. Zaginięcie. Wyniki eksperymentu socjologicznego, które dowodziły ogromne braterstwo osób zamkniętych w jednym sklepie, spowodowały zainteresowanie władz tymże eksperymentem do tego stopnia, że zaczęto wprowadzać program rządowy, który miał na celu regularne zamykanie społeczności czekających w kolejkach właśnie w takich sklepach w celu uniknięcia frustracji. Niestety nie wydarzyło się to, ponieważ autor teorii, socjolog i naukowiec zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzina. Jego rodzina była bardzo przerażona tą sytuacją, ale on z zaświatów powiedział tym wszystkim ludziom, którzy zostali zamknięci w tym pomieszczeniu. Oni tam dalej byli zamknięci. No, na tym polegał eksperyment, a on zniknął. Pomieszczenie dalej jest zamknięte. Tak. Dobra. Ale oni, traktując go jako swojego Boga po prostu, bo jakby w takiej sytuacji się znaleźli, usłyszeli właśnie to, że mają teraz zachowywać jak jedna wielka rodzina, bo są zdani tylko na siebie, muszą przeżyć na papierze toaletowym i wódce. Tajemnica. Wtedy pojawił się nagle dziwny, zielony człowiek z kosmosu. I to się nazywa plot twist, nie? No. Dziwny człowiek z kosmosu, który stanął na czele tych wszystkich ludzi, miał taką siłę w sobie, wszystkich zwołał, wszyscy poszli na barykady i wszyscy zostali złowieni w wielką sieć pajęczynową i zniknęli. I tak zaczęła się nowa tajemnica, gdzie oni są i gdzie jest to nowe społeczeństwo. Ostatnia kartka na pewno nam wyjaśni. Myślę, że ostatnia kartka nam nie wyjaśni, ponieważ jest tu napisane pajęczyna i odpowiedzi na to pytanie nie należy szukać w tym serialu, ale mimo to zapraszamy do oglądania. Serial Pajęczyna. Zapraszamy.